Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten temat. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Nie zgadzam się na zaangażowanie Loży w sprawy Ciri. Nie ufam tym kobietom. I co proponujesz w zamian? Samotną walkę i piękną, acz bezsensowną śmierć? Nie, Geralt. Cudem przeżyliśmy starcie z Gonem, a mizerne zwycięstwo okupiliśmy ciężką stratą. Koniec z partyzantką. Czas wydać wrogowi walną bitwę. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Masz rację. Udowodniłeś, że potrafisz o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Zirael ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji. Po pierwsze, gówno prawda, a po drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Na razie. Ciri potrzebuje czasu. To prawda, ale potrzebuje też treningu. Musi nauczyć się panowania nad swoimi zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. To nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju?
To pradawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Hej! Oszukuję! Mielczak! Jeszcze zobaczymy! Czekam! Hej, to nie fair! Teraz to berę! Przegrasz, skrytek! Żarty się skończyły. Przegrasz, skryte. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem. Oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Ciri, jesteś pewna? Wiesz, na co się polewasz? Wiem. I muszę to zrobić. Chodź, pogadamy po drodze. Prowadź. Ruszamy? W drogę. Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlarita. Postanowiła go zabić.
Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Serbin, dom pań lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy, hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Chłopi z Velen nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. Avalach mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. Geralt? Strzelać? Nie. Białogłos służył kiedyś panią. Kiedy to? Niech podejdą. Ale... Przyszli na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Przez cały rok ślemy im dary. A tej nocy one obdarzą nas swym błogosławieństwem. Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźm. Był zasmarkany, wystraszony i na oko 8-letni. Spokojnie. Po co paniom wasze dzieci? My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą, kiedy jego własne dziecka płaczą z głodu. Nie jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Wiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Velen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed brzaskiem.
Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Śmierć w siebie i inny przed śmiercią. Przygotuj się do niej, bo ona do ciebie chce się przygotować. Babka mówiła, że też mi coś tu nie było. Oby dar był obfity. Były piękne. Popatrz, dziecko. To Bożątko. Znam je. Ma na imię Janek. A niech mnie. Wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imlelit. Ciri uważa, że jest gościem wiedźmy. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście jest na szczycie góry. Widziałeś go? Tak, po raz pierwszy na moczarach. Woda zamarzała pod kopytami jego konia, a wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemsty. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Teklę. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Słońce zaszło, słowik umył światło. Żadne z was się nie nadal. Rozpogadza się. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. Tak, jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Jeśli ona idzie na górę, to ja razem z nią. Co też kot przyniósł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Masz milowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. Idę razem z dziewczyną. Charakterny. Co widzisz? Bardzo mu zależy. Kocha dziewczynę, ale chce to przed nami ukryć. Może się myliłam. Może jest w nim życie? Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku, jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki.
Przynieś mi tę monetę. Jeszcze nie gotowe. Trzeba zaczekać. Oby dar był obficie. Co teraz? Zaczynałam się już martwić. Wrócili. Czego chcecie? Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchniesz lamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika, otworzę wam wrota. A teraz idźcie. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie marudź. Jesteś wiedźminem i nurkowałeś w dłuższych miejscach. Udadzą się teraz na... Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zełbę. Jak cię zwą, dziewczyno?
A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Mamy tu coś do załatwienia, więc po prostu nas przepuść. Chcesz mi rozkazywać, ty, człowiek? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Orzen Mącicielki. Wyrok śmierci. Skurczybyk. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. Psia krew. Gramy jeszcze raz. Imlerit jest groźniejszy od wiedźm. Lepiej będzie, jeśli ja się nim zajmę. Walczę nie gorzej od ciebie. Oboje wiem, że to nieprawda. Choć raz mnie posłuchaj. Ale... Żadnego ale. Dobrze. Uważaj na siebie. Ty też. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. Jaki on był? Żył miłością i nie zaznał goryczy. Dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Nie!
mocną dziewczynką! Imlerit jest pewnie na samym szczycie góry. Medalion drży. To miejsce mocy.
siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole?
Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Pomściłaś Wesemira. Avalach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Teraz powinniśmy odnaleźć Aradina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Novigradu. Zawsze mów jej prawdę. Ciekawe, czy Yennefer i Triss odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Daj mi jeszcze chwilę. Stary już jestem i muszę dłużej odpoczywać. No, jesteś. Zostańmy tu jeszcze chwilę.